Cześć, witajcie, Adam Goździewski, witam na moim kanale Mago. Zapraszam do łapki w górę, jeżeli wam się film spodoba. No i zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, fachowe, to dajcie te pytania w komentarzu, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. A dzisiaj was zapraszam na wirtualny spacer, zwiedzanie łazienki, którą ostatnio wykonaliśmy w Murowańcu. Także zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Adam Goździewski. Piąty dzień metamorfozy łazienki w Murowańcu pod Bydgoszczą. Zaraz odwrócę kamerę, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, bo teraz jesteśmy jakby odwróconym, lustrzanym odbiciu. No, mamy już praktycznie dwie ściany zrobione. Tu mamy komin z cegły, z takiej postarzanej. Kibelek już wisi z tego względu, że klienci mieszkają i codziennie praktycznie go zakładamy, bo trzeba korzystać. Komin został nam do dokończenia. Zaraz odwrócę kamerę, to zobaczycie, jak to wygląda. Jesteśmy w Murowańcu, tak jak wcześniej wspomniałem. Już piąty dzień. Tu nam trochę czasu zajęło zrobienie tego komina. Trochę bałagan, ale to jest nieład artystyczny. Tak to wygląda w czasie pracy, wszystkie narzędzia. Wszystko musimy mieć na miejscu, łazienka nie jest za duża. Ciężko się czasami ruszyć we dwójkę, ale jakoś dajemy radę. Tu w tym miejscu będzie stała wanna, którą też codziennie wkładamy i codziennie rano ją wyciągamy, bo klienci mieszkają i trzeba się gdzieś umyć. Tu mamy już ścianę skończoną. Komin. Zostały kilka warstw, będzie wiatrak założony. Przycisk jest, spłuczka działa. Wczoraj zacząłem okno obrabiać. Szlifować te skosy. Została góra do zrobienia. No, dzisiaj lecimy już tutaj kabinę prysznicową. I za chwileczkę Daniel będzie wycinał taką wnękę. Tak jak tu jest zaznaczone ołówkiem, będzie w kabinie prysznicowej taka duża wnęka. Coś podobnego do tego, co jest przy wannie. Tył tej wnęki będzie wyłożony mozaiką, na którą czekamy, jeszcze nie dojechała. No i za chwileczkę też wam pokażę, jak już będzie wycięty ten otwór i wyklejony tymi płytkami drewnopodobnymi, bo cała kabina będzie w tych płytkach drewnopodobnych. Została nam tak naprawdę do zrobienia kabina, no i ta ściana, dwie umywalki i tu będzie duże lustro. Sufit już mamy wygładziowany na dwa razy, z takim fajnym gzymsem. Tam będzie rzucony pasek LEDowy, który będzie się zapalał na czujkę ruchu, która będzie zamontowana w suficie. Ona wygląda tak. Także pozdrowienia z Murowańca. Trzymajcie się.